Cześć wszystkim. Cześć. Dzisiaj co robimy? Dzisiaj będziemy testować warburga. Tak, i go myć. Po zimowej przerwie chcemy uruchomić warburga. I go trochę tam ochlapać trochę z węża. Trochę go ochlapać z węża, żeby można było... Do nas go przywieziemy? No chyba tak. Chyba go do nas przywieziemy. Bo co? Żebyśmy mogli sobie pojechać na przykład na jakąś wycieczkę, żeby był gotowy. Może tak? Gdzieś na ognisko pojedziemy. Może no. Dzisiaj to nie. A kiedy? Za tydzień chyba będziemy jechali na ognisko. A gdzie? Do wujka Wojtka. No, w każdym razie jedziemy po warburga. Uruchomimy go, przyjedziemy, trochę go, że tak powiem, uporządkujemy, żeby był gotowy do kolejnych rodzinnych wyjazdów. Nie wyjazdów, tylko wojaż. Okej, lecimy. Przyszedł czas na to, żeby po zimowej przerwie... No ja nie umiem tak stać jak... Żeby po zimowej przerwie wyciągnąć warburga. Cinquecento, znaczy Turku, zwiecie na jego miejsce. A dzisiaj zrobimy taką, można powiedzieć, co? Co zrobimy? Zrobimy... podstawową obsługę warburga, tak? Będziemy mu wsadzić akumulator i leć paliwo i będziemy go myć. No tak, opuczemy go, trochę odkurzymy i takie tam. Ja nie mogę, ja mogę tak. No, to ściągamy po krawiec. Do tego samochodu leje się mieszankę paliwowo-olejową. Skład to jest oczywiście olej do dwusuwów, bo jest tutaj silnik dwusuwowy. I paliwo, zwykłe paliwo. 1 do 50. Wcześniej już przygotowałem sobie taką mieszankę na CPN-ie. Na stacji paliw, na CPN. No i trzeba właśnie zalać. Dziewięć litrów świeżego szczęścia. Lejemy. Wojtek, przytrzymaj. Wypił wszystko. Zakręć korek. Kolejny element. Akumulator. Świeżo naładowany. Także... Wow, już jest. Akumulator jest chyba trochę cięższy od 10-litrówki. No trochę cięższy jest niż 10-litrowy zbiornik. Trochę będzie wymagał detailingu, bo się zakurzył, ale w gruncie rzeczy ładnie wygląda. Tak więc montujemy akumulator, który tutaj w to miejsce wchodzi. Nie ten, nie rób znaków. I następnie spróbujemy go uruchomić. Mamy akumulator. Thank you.
rzut oka wygląda takie trochę to niebezpieczne jest rozwiązanie. Wygląda niebezpieczne rozwiązanie, ale tutaj akurat jest klemma masowa, także może ona zwierać z masą. Szczerze mówiąc, dzisiaj to nie trzyma żadnej normy, ale ze względu na to, że jest to oryginalne rozwiązanie, to po prostu nie poprawiałem tego. Kolejna sprawa, żeby to ruszyło, to trzeba napompować paliwo. I tutaj mam takie sprytne rozwiązanie, jedyne nieoryginalne, że tak powiem. Jest to pompka znana z samochodów z zapłonem samoczynnym, która pompuje paliwo do gaźnika. Tak, czyli napompuje do momentu, aż będzie twarda, no i będzie można spróbować go uruchomić. I szczerze mówiąc, mam taki plan, żeby go jednak mimo wszystko wypchać, bo to pierwsze odpalenie to jest po prostu dramatyczne. Może być tak, że dym by się utrzymywał jeszcze ze dwa dni w tym garażu, więc chyba go spróbujemy wypchać. No i wyciągnięty. To co, pierwsza próba uruchomienia? Tak, tylko uważaj, żeby niebieskim dymem nie walił. No to będzie walił, no pan. Ja, to będzie śmierdzieć, to ja lepiej zatkam nos, żeby mi się nic nie dostało. Stanie. Pociągnięte. Lepiej tego nie wdychać dymu, bo może zaszkodzić. Prąd jest. Pół roku stania i o tym mówiłem. Trochę kopci. Co mówiłem? Dawna motoryzacja. To nie jest nic fajnego, jak się za tym jedzie. Coś kolega Grzegorz wie o tym. Dobra. Normalnie samochody teraz zamieniamy i jedziemy w Warburgu do domu. No i jesteśmy w Warburgu. Tak. Znaczy, widać, że go kurczę trochę zima potraktowała. Jestem troszkę takiej powierzchownej pleśni. To trzeba będzie z tym porządek zrobić po prostu. I tyle, ale pali. O, strzała. Jedziemy. Pleśni pełno. Ręczne. Ładno ta kierownica, tak się świeci. A, kierownica się świeci. Coś jest niezamknięte. Drzwi moje. No. Bo nie było puszki słychać. Nie było puszki słychać, tak. No powiem wam szczerze, że cieszę się, że wreszcie kierownica nie wadzi. Nie wbija się do ciebie. Tak, nie wbijają się. Ale co, te synchronizatory? Ale jak można
można wiedzieć, jak tu nie widać ani jedynki, ani trójki, ani dwójki, ani... Magia. I dodać. A dobra, wiem, o co chodzi. Jedziemy teraz po zimowej przerwie i powiem wam szczerze, że bardzo fajnie się nim jedzie. Tak zupełnie inaczej niż takim współczesnym samochodem. Odpalił bez problemu. Po prostu wsiedliśmy, nalaliśmy paliwa. No zresztą widzieliście chwilę wcześniej. I teraz sobie właśnie podróżujemy Warburgiem. Jest fajnie. Fajnie jeździ. Musieliśmy troszkę zrobić. Znaczy troszkę zrobić. Wstawiliśmy akumulator po ładowaniu. Trochę go w środku trzeba było odkurzyć. Tak? Wojtek poodkurzał całego Warburga. Ja trochę go umyłem. Tam gdzie niegdzie to trzeba było przesmarować, to przesmarowałem. No i teraz właśnie w ramach akcji wzajemnych podziękowań dla samych siebie wyjechaliśmy właśnie na przejażdżkę. No. I jedziemy. Jak dzisiaj podsumowujemy wycieczkę? Fajnie. Fajnie, gdzie byliśmy? U kuzynki. Tak. Tak, byliśmy u kuzynki. No i co? Samochód jedzie. Jest ciepło w środku. Fajnie grzeje. Także jest git. Nie pokazaliśmy go wam jeszcze dzisiaj od zewnątrz tak dobrze, ale to podejrzewam, że będzie to kwestia któryś z bliskich odcinków z naszych przygód motoryzacyjnych. Także jak coś to... Zresztą napiszcie nam w komentarzach, czy w ogóle interesuje was właśnie, żebyśmy pokazali wam naszego Warburga. Bo jesteśmy ciekawi właśnie, czy chcielibyście zobaczyć właśnie taki klasyczny samochód. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, to może by się znalazły też inne samochody do pokazania, właśnie też takie klasyczne, no nie nasze, ale również ciekawe. Także jak coś, to piszcie, komentujcie, lajkujcie, tak? I łapeczki w górę, i dzwoneczki ustawiajcie. Aha. I subskrypcje. Aha, i subskrypcje, i dzwoneczki, i w ogóle, no. Także, no teraz
lecimy po zakrętach. Ostro jest. Trzymajcie się, cześć. Cześć! Ale dzik.